Panie i panowie posłowie, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 6 porządku dziennego. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz zmianie ustawy Kodeks morski, druk nr 663. Proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej panią Beatę Oczkowicz w celu przedstawienia uzasadnienia do projektu tej ustawy. Bardzo proszę, pani minister.